Rekordową frekwencję zanotował w lipcu Suwalski Aquapark. Obiekt odwiedziło 26 tysięcy osób, o 3 tysiące więcej niż przed rokiem. Waldemar Borysewicz, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, zaznacza, że w lato obiekt zawsze cieszył się zainteresowaniem, ale tym razem jest dużo lepiej niż zwykle. Powodów jest kilka. Zła pogoda, nieczynne kąpielisko w podsuwalskiej miejscowości Krzywe, gdzie brakuje ratowników, i w końcu sinice, przez które wprowadzono zakaz kąpieli w zalewie Arkadia w Suwałkach. Jedną z przyczyn jest to, że nie działa kąpielisko nad Jeziorem Czarne w miejscowości Krzywe z racji tej, że nie znaleźliśmy ratowników do obsady. No i drugi problem, który się pojawił nad naszym zalewem, to jest po prostu nieczynny zalew z racji pojawienia się sinic. I faktycznie ten zakaz jest przestrzegany. Mało tego, też i pogoda jest nieodpowiednia i w związku z tym no, osoby, które tutaj przybywają na wypoczynku, na wakacjach, korzystają właśnie z usług na aquaparku. W tym roku mamy praktycznie około 3000, dokładnie 2800 tam parę osób więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dodajmy, że OSIR cały czas sprawdza, czy woda w zalewie jest już zdatna do kąpieli. Jutro poznamy wyniki badań kolejnych próbek. Faktem jest to, że w dniu wczorajszym zostały pobrane próbki z zalewu Arkadia. Myślę, że powinniśmy mieć wyniki jutro i wtedy będzie kolejne ogłoszenie, czy w dalszym ciągu jest nasz zalew zamknięty, czy też będzie otwarty. Wykonaliśmy kilka działań, które jak gdyby mają wpłynąć na polepszenie tej jakości wody i liczymy na to, że w najbliższym czasie ta woda będzie już dobra.